Siemanko, ja jestem Lucek. O, to jest Need for Speed Underground 2. Zmierzam właśnie na lotnisko, gdzie mam nadzieję przejechać chyba ostatni na tym poziomie zawody URL, czyli jeden długi wyścig bądź seria krótkich wyścigów z okrążeniami na zamkniętych trasach. Może być ciekawie, jeśli to jest ostatni i odblokuję w końcu samochód, który dobrze wiecie po prostu który. No to będzie... będzie ciekawie. Od ostatniego odcinku postanowiłem grać na skrzyni manualnej i jest to bardzo fajna sprawa, dlatego że Underground mi się tak aż bardzo nie nudzi, no bo wyścigi są po prostu łatwe do wygrywania, niestety. Okej. I już jesteśmy prawie na miejscu. Proszę was uprzejmie, jedziemy sobie na wyścig URL, na zawody URL na lotnisku. Mam tutaj... Mustang się pojawił. Startujemy. Audi TT. Golf GTI. Coś tam jeszcze, Lexus chyba IS300. Zgadza się. Super. O, ktoś tu się rozwalił ładnie. Czasami jeszcze zapominam o tych biegach, wiecie? Kurczę. Muszę się nauczyć efektywnie zmieniać te biegi, dostosowywać sobie bieg do zakrętu. Nie za bardzo mi to jeszcze idzie. Ale dobrze. Jeśli będzie taka rywalizacja jak teraz, to będę nagrywał cały wyścig. No bo to tak będzie wyglądało, że sobie utnę tutaj kawałek, utnę i nagle jestem pierwszy, nie? To pomyślicie, że o, Lucek oszukiwał, gdzieś tam uczył jakiegoś trainera i po prostu sobie wygrał. Ale nie, ja każdy wyścig jadę tutaj uczciwie, walczę o wygraną. Golfinę właśnie wyprzedzam, jest! Najlepszy czas okrążenia. I za chwilę tutaj wchodzimy sobie pięknie, lekko hamulec, elegancko. Już jestem na pierwszej pozycji. Nie zmieniamy trójki, jedziemy cały czas na trójce. Czwórka! Wchodzimy w dość ostry zakręt. Bierzemy go perfekcyjnie, ale jednak na końcu coś nie wyszło. Czegoś tutaj zabrakło. Wyczucia czy dobrej redukcji biegu. Jest! Czy wbije piątkę? Jeszcze nie wiem. Prędkość jest już znaczna. Jest! Wbiła się piątka. I już musimy hamować niestety. Pięknie. Właśnie podoba mi się to, że mogę sobie wcześniej te biegi dostosować, no bo jak mam automat, to on dopiero reaguje jak mam jakieś tam odpowiednie obroty, tak? Czyli jak sobie będę hamował, a tak to mogę jeszcze biegami trochę tutaj przyhamować i to jest wygodne. Bo jednak czas zmieniania biegu jest tutaj długi w tej mojej Corolli i możemy czasami nawet nieźle na tym zyskać, na takiej zmianie manualnej, tylko trzeba to po prostu dobrze wyczuć. Zdaje się, że tutaj będę miał aż dwa wyścigi do przejechania na tych zawodach, ale nie szkodzi, wszystko sobie tutaj pokonamy. Czy pamiętacie te lotnisko, te samoloty, te światełka? Jak próbowaliście odblokować sobie jakiś wymarzony samochód? Bo ja pamiętam to wszystko. Chociaż to było już 10 lat temu, słuchajcie. 10 lat temu. Power slide. Tak jest. W tle sobie leci ta muzyczka. Ale nie mogę jej niestety podgłośnić, bo wiecie dlaczego. Ale cichutko, może usłyszycie coś tam.
Ostatnie okrążenie. Następny wyścig myślę, że trochę tutaj skrócę, żeby was nie zanudzić. No ale miło sobie przypomnieć po prostu te wszystkie zakręty i kąty, zakątki. Właściwie to bardzo mi brakowało, jak byłem mniejszy. Teraz to nie widzę większego sensu, aby twórcy dodawali możliwość wjechania sobie swobodnego do właśnie lotniska. Gdzieś te mapki tutaj są, tego lotniska i tych takich tras driftowych, ukryte na całej tej dużej mapie, ale myślę, że teraz to by mi nie było do niczego potrzebne. Kiedyś tak chciałem sobie może pozwiedzać. Zobaczcie na tą laskę, kurczę, jak ona mi irytuje z tymi ustami w kratkę. Kurde. Dziwne to to. Dwójeczka. Znowu tych samych przeciwników mamy. Jadą jeden przy drugim. Kurde, jak ostro skręcają, co nie? Z tego co pamiętam, to te Audi TT bardzo ciężkie w skręcaniu jest. Ale nie wiem, czy to sprawdzę teraz, bo mam już inne typy, jeśli chodzi o kupowanie samochodów. I już na pierwszej pozycji, bardzo, bardzo łatwo. Brakuje tutaj inteligentnych graczy w postaci ludzi. Jednak boty to są boty. Mają jakieś tam ograniczone pole do manewru. Chociaż na przykład boty w najnowszym NFS-ie, obecnie najnowszym NFS-ie NFS Rivals, są naprawdę całkiem mądre i inteligentne. Muszę to im przyznać. Okej. Jest! Na milimetry. Udało się pięknie. I wbijamy sobie czwóreczkę. I jedziemy ładnie, ładnie. Długą, długą, prostą. No i mamy tutaj już ostatnie okrążenie. Jestem nadal pierwszy, nie ma jakiegoś problemu z utrzymaniem tej pozycji. Niestety, ciągle na to narzekam, wiecie? Ale staram się jakoś tam uzupełnić swoim komentarzem te dość nudne wyścigi. Kiedyś one były trudne, trudno było wygrywać i tak dalej. Ale teraz, gdy się dużo gra w te NFS-y, właściwie ja gram tylko w gry wyścigowe. Głównie, no bo jeszcze gram... O! Odkryliśmy sobie nowy świat. Głównie, no bo gram jeszcze w inne jakieś tam gry, ale to prywatnie. Mało kiedy tam nagrywam z jakichś tam strzelanek czy coś takiego. Raczej skupiam się na grach związanych z motoryzacją, z autami, jakieś takie pokrewne. War Thunder jest taką też fajną grą, odskocznią. Też w sumie prawie jakby się jeździło, tylko że się w powietrzu jeździ. No ale wracając do Undergrounda, odkryliśmy sobie nowy świat. Wspaniale, mamy tutaj draga. I mamy nowych ludzi do ścigania. To co, zacznijmy sobie może od draga, co wy na to? Kurczę, fajnie jest to, że na manualu można spalić ładnie kapcia, co nie? Tu mam jakiegoś tunera. Kurczę, już ma inne światełka. Ale ja bym się przejechał może najpierw do dealera samochodowego. A czy po tym dragu teraz, jak co sobie pojedziemy. No bo dragi są szybkie, to raz, dwa, myk, myk i gotowe, prawda? Ale przejedziemy się do dealera samochodowego. Sprawdzimy, czy w końcu będzie jakiś fajny Eclipse. Yeah, to jest to. No dobra, mamy draga. Spróbujemy sobie go ładnie tutaj przejechać. Dawaj laska, machaj rękami i jedziemy! O fucking shit, źle wystartowałem. I źle zmieniam biegi. Ale może się jeszcze uda wygrać. O cholera, coś mi nie poszło. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Dawaj, dawaj, Lucek! Yeah! To jest to! Gdzieś tam się rozwalili między sobą, a ja pięknie jadę po zwycięstwo. To jest to! Dobra, 30 sekund. Niezbyt dobrze mi poszło, ale... No jakoś to było. Dobra, co my tu mamy? Co wybieramy?
Drift, drag, sprint. No to co? Drift i drag oczywiście, sparko. Super, to lubię. No dobra. Nie, startujemy z luzu. Palimy gumę! Tak jest! Dobra, mamy jakąś nową wiadomość, zobaczmy co to jest. Nowy tlenek azotu. Podtlenek azotu. Super, to jedźmy sobie zwiedzać nowy świat. Tutaj mam jakiś wysik URL, ale ja mam szczerze mówiąc ich troszeczkę dosyć, bo zrobiłem sobie małą sesję w nich. Dajmy sobie na razie z tym spokój. Wyzwijmy kogoś na pojedynek. Okej, okay, co ty tu odpieprzysz? Okej, okay, kto ma prowadzenie? Kurde. Jakoś mnie tam wykiwał, nie wiem jak. Ale to nie było fajne, na pewno. Co on odpieprza? Dziwny jakiś koleś. No ale dobra, rozbił się, to będzie chyba łatwa wygrana. Oj, jednak się coś tam rozpędza. Cholera, będzie ciężko go zgubić. Nie no, damy sobie radę, spokojnie. Jest! Powiem wam, że na manualu dużo lepiej się zawraca. Od razu sobie jedynkę wbijam ręczny i gaz. To jest to. Dobra, kogoś tu jeszcze mamy, kogo tu załatwimy? Dobra, chodź ty koleś tutaj. Okej, okay, co to mamy? Nabijemy sobie trochę nitra i zaraz włączę tutaj moc. Okej, okay. Na razie koleś. 300 metrów musi się nabić. Oj, nie udało się. A tu już mamy dealera samochodowego. Zaraz coś z tym zrobimy. No dalej, 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 dalej. Oj, nie, no będzie ciężko. Gdzieś tam się znowu rozruszał. Oj, oj, oj. Fucking shit. Jedynka, szybko. W drugą stronę. Cholera, jasna. Niedobrze, niedobrze. Będzie ciężko. Ale może jeszcze uda się tutaj wygrać. Jakiś niefart miałem straszny, cholera jasna. Pojechał na autostradę. Kurde, będzie ciężko. No i co teraz zrobisz, koleś? Skręcisz? Nie, jedziesz prosto. No to ja też sobie pojadę prosto. Power slide, redukcja biegu. Elegancko. Okej, okay, i okej. Okay. Oj! No co jest? Dobra, rozbił się gdzieś tam. Skręcajmy od razu w prawo. Autostrada i na gaz. Uwaga, 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 uwaga. Kurde, dalej gdzieś tam jedzie koleś. Ach! Jednak gdzieś tam się wyrwał. Kurcze blade. Dobra, jedziemy sobie w dół i w prawo. Dawaj, Lucek, wiem, że ci się uda. Okej, okay, pięknie. Ale gościu się zbliża. To niedobrze, jest równie dobry. Kurde. O nie, tu nie możemy jeszcze pojechać. Szybko jedynka i gaz. Patrzcie jak mnie tutaj wziął. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Gdzieś tam się rozwalił koleś. Nitro. Kurde, ale walka. Ja pierdziu, nie mogę go zgubić. Cholera, jeszcze źle trochę pojechałem. Dobra, gdzie to tamte... Kurcze, no znowu gdzieś mnie tam dorwał. Ja mam taki fajny myk na gubienie tych pajaców, ale teraz jakoś nie mogę jego wykonać, wiecie? Tu jest znowu zjazd na autostradę. Cholera jasna. Zjechał również za mną.
O, i jest. Udało się ładnie. Dobra, dalej, 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 dalej. Skręcamy sobie znowu tutaj. O, lera jasna. Jest! Pojechał dzień. Ej, czemu on się tak szybko odwrócił? Widzieliście to? Cofnijcie sobie filmik, zobaczcie jak kurczę skręcił nagle. Dobra, weźmiemy go na spryciucha. No! Skąd on wiedział, że ja tu skręcę? God damn it! Ja pierdzielę. Ej, no naprawdę, oni się jacyś jakoś dziwnie odwracają. Cholera jasna. Oj. Kurde, no. Jaki trudny koleś. Nie, no będę się z nim bawił, masakra. Dobra, już nikogo nie wyzywam na pojedynek, udało mi się tam tego gościa zgubić. Ach, ale był ciężki, naprawdę, widzieliście, że jakoś się tak odwracał dziwnie. Nie wiem, dziwne, dziwne to było naprawdę, ale już tutaj mamy dealera samochodowego. W ogóle widziałem te stare lokacje z salonem tuningu i tak dalej. Zaraz wszystko sobie tutaj popatrzymy ładnie. Okej, patrzymy co nam się odblokowało. O. Wow. God damn it. Aż mi łzy poleciały. Mitsubishi Eclipse z 99 roku. Wow. To jest to, co chciałem mieć. No dobra. To co? Zacznijmy od tuningu osiągów mojego pięknego Eclipse'a. Zdaje się, że ten salon do tuningu osiągów był gdzieś tutaj. Tylko gdzie? Ale on jest piękny, kurczę. No, nie mogę się po prostu napatrzeć. Dobra, gdzie jest ten salon do tuningu osiągów? Na razie może pojedźmy sobie draga, zobaczymy jak mi pójdzie. Czy w ogóle uda mi się wygrać go? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Niedobrze. Będzie ciężko chyba, co? Trzeba go najpierw ulepszyć trochę. Niestety. Ale spokojnie, do wszystkiego sobie powoli dojdziemy. Mam już Eclipse'a, nowy samochód. Jedziemy sobie w draftingu. No ale zostawiają mnie goście, niestety. Jeszcze jestem za słaby. Nic z tego nie będzie. Ostatni. Nie, dobrze. No cóż, mam już Eclipse'a mojego wymarzonego. Jak go tuninguję i przerabiam, to pokażę wam już w następnym odcinku. Tymczasem bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Aż do tego pięknego momentu, gdy mam w końcu mój wymarzony samochód. Dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed Underground 2. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.